Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na konferencji prasowej w kilku sprawach. W sprawie referendum, w sprawie imigrantów i w sprawie ważnych dla Polaków spraw oraz łamania przez panią marszałek Kidawę-Błońską regulaminu Sejmu. Podczas składania wniosku formalnego dzisiaj pani Kidawa-Błońska cenzurowała moje wypowiedzi, wyłączała mi mikrofon, uniemożliwiła mi złożenie wniosku formalnego i wykluczyła mnie z obrad. Natychmiast przygotowałem odwołanie od tej decyzji i zgodnie z regulaminem Sejmu i z tradycją pani marszałek powinna była przerwać obrady, zwołać posiedzenie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich i ona powinna rozpatrzyć moje odwołanie natychmiast i podjąć decyzję, czy ta decyzja jest prawomocna, czy nie. Tymczasem pani marszałek wydała decyzję, żeby mnie po przerwie na salę obrad nie wpuszczać nawet do kuluarów sejmowych, co jest rażącym złamaniem prawa przez panią marszałek Kidawę-Błońską. Były już w historii polskiego Sejmu takie przypadki, że posłowie zostali wykluczani z obrad. Były to dwa przypadki. Raz to była grupa posłów samoobrony, drugi raz to był poseł Antoni Macierewicz. I za każdym razem natychmiast odbywało się posiedzenie Komisji Regulaminowej, która rozpatrywała odwołanie złożone przez posła. Dzwonił do mnie w międzyczasie pan poseł Grupiński, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej, i nakłaniał mnie, mając pełną świadomość, ale z premedytacją usiłował wywrzeć na mnie presję, żebym już nawet nie próbował wchodzić na salę sejmową, bo ma świadomość, że doszło do wielu bezprawnych działań pani marszałek. Kolejna sprawa. Brałem udział po wykluczeniu w głosowaniach. Te głosowania powinny być powtórzone, powinny być unieważnione. Pani marszałek także, zdaje się, nie reaguje zupełnie na to, co się dzieje. Nie zna po prostu regulaminu Sejmu, ale to nie jest aż tak ważna sprawa. Ważniejsza sprawa to są powody, jakie zdecydowały o tym, że pani Kidawa-Błońska zdecydowała się kneblować mi usta. Otóż ważna sprawa dla polskich obywateli dotycząca przyjmowania imigrantów z Azji i z Afryki, fali imigrantów z tamtego rejonu świata. Jak się okazuje, argumenty, które przedstawiłem, musiały być bardzo trafne, skoro pani Kidawa-Błońska zdecydowała się uniemożliwić mi wypowiedź i przedstawienie argumentów. Proszę państwa, przebogata Arabia Saudyjska nie przyjmuje ani jednego uchodźcy. Za to deklaruje, że może setki meczetów sfinansować budowę setki meczetów na przykład w Niemczech. Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, inne kraje także nie przyjmują imigrantów. Gdzie są sąsiadami de facto, bliskimi sąsiadami i z tego samego kręgu kulturowego i geograficznego, co uchodźcy. Stany Zjednoczone deklarują, że może w przyszłym roku do 10 tysięcy imigrantów przyjmą. Dlaczego Polska jest taka naiwna i dlaczego Polska nie ma w tej sprawie swojego zdania? Dlaczego pani premier Kopacz podejmuje decyzje w tak kluczowych sprawach rzutujących na wiele lat, jeżeli chodzi o naszych obywateli, zupełnie bez konsultacji ze społeczeństwem? Mamy, proszę państwa, 100 milionów blisko złotych wyrzucone na referendum, gdzie pytamy o sprawy niekonstytucyjne, bądź sprawy nieaktualne, bądź sprawy nie do końca ważne, co pokazała chociażby bardzo niska frekwencja. Natomiast w sprawach tak ważnych dla Polaków nie słuchamy ich głosu. I apeluję do pani premier Kopacz, ale także do marszałków Sejmu i Senatu, aby jak najszybciej się nad tym problemem pochylili i mają instrumenty ku temu, żeby zorganizować referendum w tej tak ważnej dla polskich obywateli sprawie. Jakież to są jeszcze argumenty? Proszę państwa, w Szwecji, która otworzyła się na imigrantów z tamtego rejonu świata, 15-krotnie wzrosła liczba gwałtów. Ci ludzie, którzy przybywają, najczęściej w ogóle nie asymilują się ze społeczeństwem. Znam przykłady z Niemiec, z Holandii, gdzie po 30 latach mieszkania w tamtych krajach ci imigranci dosłownie jednego słowa nie potrafią w języku niemieckim czy holenderskim powiedzieć. Rośnie przestępczość, są bardzo roszczeniowi i nie byłoby w tym może nic złego, gdyby nie to,
że polscy obywatele, miliony polskich obywateli musieli wyjechać z Polski, gdyż nie mają tutaj możliwości znalezienia godziwie płatnej pracy, czy w ogóle jakiejkolwiek pracy. Nie ma pieniędzy i Polacy wypieli się i polski rząd w zasadzie jakieś tylko symboliczna pomoc dla polskich kresowian, którzy czują się Polakami, są patriotami, znają język, chcieliby wrócić po latach tułaczki do swojej ojczyzny. Nie było pieniędzy, żeby pomóc Polakom, którzy są zagrożeni w Donbasie. Tymczasem ktoś w Unii Europejskiej, w Brukseli, czy też może nawet Waszyngton inspiruje takie działania, żeby lawinowo przypływali tutaj imigranci de facto zarobkowi, którzy, jak Państwo znacie doskonale z relacji mediów, oni są zainteresowani tymi krajami, które mają jak największy socjal. Nie chcą się asymilować, nie chcą się rozwijać, chcą tylko otrzymać pieniądze za nic nie robienie. I jak teraz pani premier Kopacz chce spojrzeć w oczy polskim obywatelom, polskim pielęgniarkom, ale także agentom ochrony, także policjantom, także innym grupom zawodowym, rolnikom, którzy nie otrzymują żadnego praktycznie albo bardzo symboliczne wsparcie. Jak spojrzy rodzicom dzieci, czy w ogóle osób niepełnosprawnych, którzy otrzymują 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego, gdy tymczasem imigranci mają otrzymać około 2,5 tysiąca złotych na osobę. Mówiliśmy na początku o 2 tysiącach imigrantów, teraz słyszymy o 12 tysiącach imigrantów. Tylko pani premier Kopacz chyba celowo unika tego argumentu, że ta kwota, jakakolwiek ona by nie była, ta liczba, ona co najmniej 10-krotnie zostanie w krótkim czasie zwiększona, ponieważ przybywają tu głównie zdrowi, silni mężczyźni, którzy mogliby pracować i odbudowywać Syrię, mogliby walczyć i bronić swojej ojczyzny. Tymczasem oni uciekają, zostawiają tam kobiety i dzieci, które pewnie jak już się tutaj osadzą, na pewno ściągną. I znowu nie byłoby nic w tym złego, gdyby nie to, że ludzie są eksmitowani na bruk z tego powodu, że nie mają, mają jakieś zaległości czynszowe. W Łodzi już połowa mieszkańców tego miasta nie płaci czynszu w lokalach należących do miasta. A stać nas na to, żeby płacić wiele tysięcy i przyjmować tych imigrantów. Ja jako poseł na Sejm, ale także jako obywatel apeluję, przywróćmy Polskę polskim obywatelom. Zwróćmy ją Polakom. Zwróćmy ten kraj Polakom, żeby nie elity polityczne ponad głowami Polaków podejmowały jakiekolwiek decyzje, tylko zapytajmy Polaków, czy tego chcą, czy się na to godzą, żeby sprowadzać tu taką ogromną falę imigrantów, która w perspektywie kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu lat doprowadzi de facto do wojny w tym kraju, do wojny domowej w tym kraju czy w innym kraju Unii Europejskiej. Wiemy, jak się zachowują uchodźcy. Ja osobiście widziałem to też na własne oczy, ale można obejrzeć to za pośrednictwem relacji telewizyjnych, że oprócz oczywiście bardzo wzruszających i takich zatrważających zdjęć, które pokazują tragedię ludzką, no widzimy też, że bardzo duża część imigrantów wyrzuca jedzenie, picie, które węgierscy policjanci im rozdają. Są agresywni, rzucają różnymi przedmiotami w autokary, wywracają samochody. No nie są, tak nie zachowują się ludzie, którzy uciekają w obawie o własne życie i którzy mają taki oto wybór, zginąć bądź przeżyć. Tutaj raczej myślę, te wybory są zupełnie inaczej postawione, ale myślę, że Polacy są na tyle dojrzali i mądrzy, że gdyby pani premier i władze polskie zorganizowały w tej bardzo ważnej sprawie referendum, frekwencja byłaby bardzo wysoka i na pewno Polacy powiedzieliby swoje zdanie w tej kwestii. Tyle. Dziękuję uprzejmie. Tak? Gulliver Clark, Telewizja France 24. Pan wspominał o tym, że Polacy masowo wyjeżdżą z kraju, żeby zarobić, bo nie ma pracy dla nich tutaj, to są ekonomicznymi migrantami, tak? Czy pan uważa, że Wielka Brytania powinna była podjąć takie same stanowisko co do Polaków, co teraz pan proponuje, żeby Polska przejmowała co do imigrantów z Syrii albo z innych krajach? Proszę pana, Polacy,
kiedy udawali się do Wielkiej Brytanii, najczęściej znają język w jakimś minimalnym chociaż stopniu, podejmują tam legalną pracę, płacą podatki. Znam bardzo wiele takich osób, bo piszą do mnie właśnie z Wielkiej Brytanii, z innych krajów na Facebooku. I rzeczywiście są też imigrantami zarobkowymi, ale zarobkowymi to nie jest tożsame z imigrantami socjalnymi. Ponadto żyją w tamtej kulturze, asymilują się, współpracują z Brytyjczykami. Bardzo wielu pracodawców bardzo sobie chwali Polaków jako rzetelnych, uczciwych pracowników, którzy będą budowali sukces gospodarczy Wielkiej Brytanii. Ja nad tym ubolewam, że wyjeżdżają, ale mają do tego prawo. Nie protestuję przeciwko przyjazdom zarobkowym osób z jakiegokolwiek rejonu świata. Niech przyjeżdżają, niech podejmują tu pracę, niech inwestują, niech prowadzą tutaj biznesy. Natomiast mamy do czynienia z zupełnie czymś innym. Mamy do czynienia z falą, która zalewa nasz kontynent, ludzi, którzy nie zamierzają żadnej pracy podjąć. Bo jeżeli ktoś uciekając, mając telefon komórkowy, widzę tych ludzi z iPhone'ami, z nowoczesnymi urządzeniami, nie są w stanie kilku słów sobie w Google sprawdzić w słowniku, żeby się porozumiewać w języku kraju, na terenie którego się znajdują, to pokazuje, że oni nie są w ogóle zainteresowani jakąkolwiek asymilacją i współpracą. Proszę zobaczyć, jak się odnoszą do policjantów węgierskich. Proszę zobaczyć, jak wyrzucają jedzenie, picie, jak demolują miejsca, w których się znajdują, jaki śmietnik tam zostawiają. Ja myślę, że takie same rzeczy mówili się o polskich uchodźców na początek lat 80., kiedy Polacy masowo musieli biegać, bo było tutaj stan wojenny. Oni też byli w Austrii, też mówiono o Polakach tam, że nie chcą, że nie mówią po niemiecku i tak dalej. To była taka sama sytuacja, tylko 25-30 lat temu. Proszę pana, ja nie odbierałem prawa ani wtedy, ani dzisiaj bym nie odbierał prawa Austriakom do tego, żeby podjęli decyzję, czy są na tyle otwarci i stać ich na to, żeby przyjmować obywateli z innych krajów, czy nie. Ja po prostu apeluję tylko o to, żeby Polacy, mieszkańcy tego kraju zdecydowali, czy chcą, czy nie. Ponieważ pani premier Kopacz nie zaprasza do siebie do domu, bo gdyby zapraszała do siebie do domu, nie mam nic przeciwko temu, może przyjmować tysiące ludzi. Ale jeżeli decyduje o tym, żebyśmy my wszyscy przyjmowali tych ludzi, zdając sobie sprawę z tych zagrożeń, o których mówiłem i mając świadomość, że my jesteśmy krajem bardzo biednym i nas nie stać. Dlaczego pani premier Ewa Kopacz nie apeluje do Arabii Saudyjskiej, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do Kuwejtu, do Kataru, żeby te kraje wyłożyły pieniądze i przyjęły tych imigrantów? Byłoby to znacznie taniej i nie musieliby narażać życia płynąc przez morze. Suchą stopą byliby w stanie przejść granicę. Dlaczego inne kraje, jak Stany Zjednoczone, bardzo zamożne, oferują zaledwie, to jest hipoteza na razie i prośba Baracka Obamy, żeby około 10 tysięcy osób przyjąć w przyszłym roku. Proszę pana, do Europy już dotarły setki tysięcy ludzi i tymczasem kilkadziesiąt razy większe Stany Zjednoczone, kraj taki przecież demokratyczny. Dlaczego, proszę pana, i tak bardzo zamożny, niech mi pan w takim razie wytłumaczy, dlaczego oni stawiają ten próg 10 tysięcy osób na kilkadziesiąt razy większy kraj od Polski i kilkadziesiąt razy bardziej zamożny. No wie pan, to są odpowiedzi, na które ja nie muszę znać odpowiedzi, natomiast warto zapytać Polaków, warto szanować polskich obywateli, warto szanować obywateli brytyjskich, niemieckich i każdych innych i żeby mieli możliwość się na ten temat wypowiedzieć, wyrazić po prostu swoje zdanie i władze powinny propolską, polskie władze, propolską politykę prowadzić, a nie politykę antypolską, bo w moim odczuciu niestety jest to gra i polityka, nie tylko pani Kopacz, ale też innych polityków, na destabilizację sytuacji w Europie, a nie na realną jakąś pomoc imigrantom. Dziękuję uprzejmie. Prawica? Nie. Lewica? Nie. To jaka? Normalna. Jaka? Normalna.pl.